Wydawałoby się, że wieść o zmartwychwstaniu Chrystusa i Jego łaska od 2000 lat przenikła już tak ludzkie serca, że takie dni, jak celebrowanie Jego zmartwychwstania, powinniśmy przeżywać w duchu radości, braterstwa, wzajemnej miłości. Ale oto wczoraj całym światem, nie tylko chrześcijańskim, wstrząsnęła po raz kolejny smutna, tragiczna, by nie powiedzieć szokująca informacja. Nasze siostry i bracia, którzy tak jak my gromadzili się wczoraj na uroczystej liturgii Zmartwychwstania Pańskiego w odległej Sri Lance, padli ofiarą nienawiści, religijnych uprzedzeń. Dzisiaj kolejne ofiary konają i media donoszą nam o wzrastającej liczbie zabitych. Sięga już ona prawie 300 osób, dokładnie 290, reszta leży w stanie krytycznym, a ciężko rannym jest prawie 500 osób. Niektóre ciała obcokrajowców są tak zmasakrowane, że nie sposób ustalić ich tożsamości. Nienawiść. A przecież przyszedł i powiedział, że mamy sobie wzajemnie przebaczać, że mamy być braćmi i siostrami, że wszystko, co dzieli i czyni nas wrogami, powinno zostać głęboko zagrzebane w grobie ludzkich upokorzeń. To przecież ten znak krzyża ciągle zobowiązuje nas do tego, byśmy, wpatrując się w ten znak przebaczenia, w łzę, która spływała z oczu Chrystusa po Jego twarzy, byśmy zrozumieli, że jest to łza zmartwychwstania, że jest to łza przebaczenia, że nie powinno być na tym świecie miejsca na przemoc, nienawiść i uprzedzenie. A jednak człowiek pomimo tych 21 wieków niewiele się zmienił. Dlatego też ciągle pytamy, tak jak dzisiaj za naszym polskim poetą Romanem Brandstetterem, który robił rachunek sumienia w dniu zmartwychwstania. Panie, gdzie wszystko ma swój sens i ład? Gdzie nie ma żadnej sprzeczności i złudzeń? Gdzie ostry topór nie godzi w pień drzewa? Gdzie woda nie jest przeciwna ogniowi? Gdzie duch nie walczy z oporem materii? Jesteś, Boże, nami umęczony, ale my również jesteśmy Tobą umęczeni. I przychodzisz co dnia, a my modlimy się do Ciebie, lecz ciągle pomimo tych 21 wieków jesteśmy tacy sami, jak ci stojący pod krzyżem na wzgórzu Golgoty. Powiedział do nas, że słowo powinno nieść miłość. Słowem uzdrawiał, słowem wskrzeszał. A my dzisiaj po tylu wiekach prosimy, aby ani jedno słowo nie było złe, chociaż na naszych ustach pojawiają się słowa nienawiści i pogardy. Niech ani jedno słowo nie czai się do skoku. Niech ani jedno słowo nie nienawidzi. Niech nie krzywdzi. Niech nie zabija. Ale niech wybacza. Niech leczy. Niech łagodzi. Niech zamyka człowiecze rany, jak skrzydła ołtarza. I te prośby ciągle zanosimy do Pana, bo są one prośbami zbolałego człowieka. Jakże więc krwawi nasze chrześcijańskie serce, gdy wyznawanie wiary i głoszenie Chrystusa musi być dzisiaj, po tylu wiekach, jeszcze okupione życiem i ofiarą wyznawców. Przecież nieustannie jesteśmy tacy sami
I to jest bolesne, że od wyjścia pierwszych rodziców, od wyjścia na wschód do Edenu, jesteśmy tacy sami. Dlatego też prosimy, że XXI wiek nie jest złotym wiekiem. To jest zły wiek, już go coraz mniej, jak wczoraj, przedwczoraj i całą przeszłość. Dlatego uczyń, Panie, mówi Brandstetter, nasze chrześcijaństwo, aby przemieniło się w chrześcijaństwo chwil powszednich, albowiem z chwil powszednich zbudowana jest wieczność. Nad światem przeciąga ognisty wiatr. Na powojowisku milczących warg leżą szczerniałe słowa. To my, ludzie naszych dni, czy nikt z nas nie jest bez winy, zmiłuj się nad nami, łzo zmartwychwstał. To tyle słowa poety, który uwrażliwia nas wewnętrznie i stawia diagnozę, nie oskarżając każdego z osobna. Ale czyż nie jest to przejmujące do głębi rachunek sumienia, który mówi, że wciąż jesteśmy tacy sami. Wtedy, gdy padają w kościołach słowa o zwycięstwie dobra nad złem, o zwycięstwie życia nad śmiercią, człowiek staje się niemy i głuchy. Chciejmy więc, poruszeni ofiarą naszych braci i sióstr, również i dzisiaj zrozumieć, że Chrystus przychodzi i nie jest chciany wśród swoich. Niech Jego zmartwychwstanie, przynajmniej dzięki naszemu życiu i postępowaniu, stanie się faktem i czymś rzeczywistym. Nastał nowy dzień. Z głębi śmierci powstało życie i ukrzyżowany zmartwychwstał. Dlatego dzisiaj każdemu z nas, tak jak tym kobietom, które spotkał, wywracały od Niego grobu. Pokój wam, mówi Bóg, i to, co mówi, staje się. Mimo wszystkich granic, nienawiści i niesprawiedliwości, mimo wszystkich barier rasowych, kulturowych i religijnych, być razem na tym świecie pełnym nieszczęść i śmierci, ale być znakiem wolności i życia. To jest nasze zadanie. Powinniśmy w tych modlitwach za naszych zabitych braci i umęczone siostry wyzbyć się jednego, co jest najtrudniejsze i było związane z logiką krzyża. Bo On uczynił to bezinteresownie dla nas. Nie może w naszych sercach zagościć chęć odwetu, nienawiści, uprzedzenia. Bo jeżeli tak, to nigdy Jego zmartwychwstanie i przesłanie nie stanie się rzeczywistością. I choć po ludzku jest to trudne, musimy pamiętać, że w pokorze i uniżeniu, że w tym, iż potrafimy przebaczyć, nawet wtedy, gdy ludzka sprawiedliwość mówi, powinieneś postąpić inaczej, wtedy stajemy się Jego uczniami. Ktoś zapyta, to niemożliwe. Jeżeli dla Ciebie jest to niemożliwe, to zadaj Jemu pytanie na krzyż. Dlaczego pomimo naszej nieprawości, naszego grzechu i obejścia, nie pogardził nami, ani nas nie ukarał, ale poszedł na krzyż i oddał życie, mówiąc, że czyni to z bezinteresownej miłości. I wtedy będziemy mieli odpowiedź, kim jesteśmy i kim powinniśmy być jako odpowiedź na nienawiść, przemoc i morderstwa. Amen.